7 lat tak długo trwała praca Marka Papszuna w Rakowie, trenera, który wraz z częstochowskim klubem przeszedł drogę od trzeciego poziomu rozgrywkowego do Mistrzostwa Polski. Zapraszam na film podsumowujący najlepszy okres w dziejach Rakowa Częstochowa. Marek Papszun, zanim trafił do Rakowa, prowadził kluby w województwie mazowieckim na poziomie czwartej i trzeciej ligi. Jego drużyny notowały progres. KS Łomianki awansował do czwartej ligi, a Legionowia do drugiej. Pracę trenera łączył z posadą nauczyciela w gimnazjum w Ząbkach, gdzie uczył WF-u i historii. Wiosną 2016 roku, będąc szkoleniowcem trzecioligowego Świtu Nowy Dwór Mazowiecki, otrzymał propozycję objęcia drugoligowego wówczas Rakowa. Medaliki były wtedy świeżo po kompromitującej porażce z GKS-em Tychy 1-8 i to jeszcze u siebie. Posadę w Rakowie Papszun postanowił przyjąć, co nastąpiło 18 kwietnia 2016 roku, dwa dni po porażce z Polonią Bytom 0-1. Stery w klubie spod Jasnej Góry przejął od Przemysława Cecherza, a w tamtym sezonie łącznie z Papszunem Raków miał aż 4 trenerów. W pierwszych tygodniach w Częstochowie zaufał starszym zawodnikom, ale szybko się na nich zawiódł. Raków stracił szansę na udział w barażach, a nowy trener uznał, że potrzebna jest gruntowna przebudowa kadry po tym, jak medaliki zajęły 5. miejsce. Papszun podziękował kilkunastu piłkarzom, nie tylko tym, którzy nie byli w stanie przeskoczyć pewnego poziomu, ale i też tym, których postawa była daleka od profesjonalizmu. Kolejny sezon przyniósł awans do pierwszej ligi z pierwszego miejsca. Jednym z filarów tamtej drużyny był czeski obrońca Tomasz Petrasek, pozyskany z Wiktorii Żiszkow, który zaliczył 8 trafień i walnie przyczynił się do promocji na zaplecze ekstraklasy. Petrasek jako jedyny przeszedł z Papszunem drogę od drugiej ligi do Mistrzostwa Polski, a w 2020 roku zadebiutował w kadrze Czech. Po awansie do pierwszej ligi Papszun pozbył się 10 piłkarzy z tych, co wywalczyli pierwsze miejsce w drugiej lidze. Swoją decyzję motywował potrzebą wzmocnienia kadry przed startem na zapleczu ekstraklasy, a spora grupa piłkarzy była zdaniem trenera za słaba na takie wyzwanie. Inną kwestią jest fakt, że wielu piłkarzy nie było w stanie na dłużej wytrzymać pracy z trenerem Papszunem, który był niezwykle wymagający, wręcz zamordystyczny. Jak podkreślił w jednym z wywiadów, jeden z jego byłych podopiecznych, Szymon Lewicki, Marek Papszun przykładał ogromną wagę do kwestii taktycznych, żywieniowych i okołobojskowych. Nie było zmiłuj. Decyzje kadrowe Papszuna nie byłyby możliwe bez pełnego zaufania, jakim obdarzył go właściciel klubu Michał Świerczewski. Sezon 2017-2018 upłynął pod kątem budowania kadry na awans do ekstraklasy, który miał nastąpić za rok albo dwa. Dlatego nikt w Częstochowie nie robił tragedii z 7. miejsca na koniec rozgrywek. Najlepszym strzelcem w ekipie spod Jasnej Góry w sezonie 17-18 był Adam Czerkas, autor 8 trafień. Siłą Rakowa był jednak zespół jako całość. W trakcie wspomnianego sezonu Papszun przeszedł na pełne zawodostwo i przestał łączyć pracę w klubie z pracą w szkole. Należy wspomnieć, że jako belfer trener Rakowa pracował łącznie przez 15 lat. Dlaczego tak długo? Papszun tłumaczył to tym, że praca nauczyciela jest bardziej stabilna niż trenera, gdzie można zostać zwolnionym po 2-3 nieudanych meczach. Rok później Raków wygrał pierwszoligowe rozgrywki. Tak jak przy awansie do pierwszej ligi, znowu zaliczył 20 zwycięstw. Do tego medaliki miały najlepszą defensywę w lidze, tracąc w 34 meczach tylko 22 gole. Spokój w tyłach był fundamentem, który cechował filozofię Papszuna. Wśród najlepszych strzelców był obrońca Tomasz Petrasek, który, podobnie jak Szymon Lewicki, zdobył 8 bramek.
Ponadto w sezonie 18-19 drużyna z Częstochowy dotarła do półfinału w Pucharze Polski, gdzie nie sprostała Lechii Gdańsk. Jednak po drodze odprawiła ligowych potentatów Lecha Poznań i Legię Warszawa. Scenariusz z sezonem przejściowym powtórzył się po awansie. Na powitanie z elitą Raków zajął 10 miejsce, a w Pucharze Polski doszedł do 1/8 finału. Papszun mocno eksperymentował, co widać było po bilansie spotkań. Raków najczęściej albo wygrywał, albo przegrywał. Remisy były rzadkością. Szkoleniowiec Rakowa konsekwentnie wzmacniał zespół, na co pozwalały pieniądze Świerczewskiego. Z właścicielem klubu wiąże się historia sprzed 25 lat. 6 czerwca 1998 roku Raków przegrał u siebie z Pogonią Szczecin 0-2 i spadł z ekstraklasy. 20-letni wówczas Świerczewski oglądał tamto spotkanie z wysokości trybun i miał wtedy powiedzieć, że kiedyś przejmie klub i wprowadzi go do elity. We wrześniu 2020 roku do medalików trafił Iwi Lopez dzięki staraniom ówczesnego dyrektora sportowego Rakowa Pawła Tomczyka. Hiszpan szybko zaadoptował się do systemu gry preferowanego przez Papszuna. Do wywalczenia sobie pewnego miejsca w wyjściowym składzie Iwi potrzebował ponad miesiąca, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę, że inni zawodnicy na adaptację potrzebowali czasem i pół roku. Iwi Lopez stał się gwiazdą Rakowa, ale i też potrafił pracować dla zespołu, kreując grę w ofensywie. Efekt? Raków z Lopezem i coraz szerszą oraz regularnie wzmacnianą kadrą opartą na mieszaninie Polaków i piłkarzy z zagranicy zajął w sezonie 2021 drugie miejsce w Ekstraklasie, 5 punktów za Legią. Nie miał jednak sobie równych w Pucharze Polski. Wygrana 2-1 z Arką Gdynia na Stadionie Narodowym po golach Iwiego Lopeza i Dawida Tijanicia dała pierwsze trofeum w stuletniej historii klubu. Później medaliki zdobyły jeszcze Superpuchar Polski po ograniu Legii Warszawa po serii jedenastek. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. W sezonie 21-22 Mistrzostwo Polski wydawało się być na wyciągnięcie ręki. Na 3 kolejki przed końcem Raków wprowadził w lidze, mając tyle samo punktów co Lech Poznań, ale lepszy bilans meczów bezpośrednich. Drużyna Papszuna nie wytrzymała jednak najlepiej końcówki sezonu, delikatnie rzecz ujmując, i najpierw zremisowała z Krakowią 1-1, a potem przegrała w Lubinie z Zagłębiem 0-1. Zdobyła jednak po raz kolejny Puchar Polski, pokonując w finale Lecha Poznań. Zespół z Częstochowy dołożył jeszcze do gabloty Super Puchar Polski, znów wygrywając z Lechem, tym razem 2-0. Sezon 2022-2023 należał już do Rakowa. Zespół Papszuna został liderem po 12 serii spotkań. Prowadzenia w tabeli nie oddał już do końca rozgrywek. Na drodze do tytułu zaliczył kilka spektakularnych występów, jak 4-0 z Legią w Częstochowie i 2-1 z Lechem w Poznaniu. O tytule dla medalików przesądziła 31 kolejka, w której Raków co prawda przegrał z Koroną w Kielcach, jednak kilka godzin później przegrała też i Legia z Pogonią w Szczecinie, a drużyna Papszuna o tym, że zdobyła mistrzostwo, dowiedziała się podczas podróży autokarem z Kielc do Częstochowy. 2 maja 2023 roku na Stadionie Narodowym Raków stanął przed szansą na zdobycie trzeciego z rzędu Pucharu Polski. Medaliki mierzyły się z Legią i mimo, że grały od 6 minuty z przewagą jednego zawodnika, po czerwonej kartce dla Juriego Ribeiro nie były w stanie sforsować dobrze zorganizowanej defensywy Legii aż do końca dogrywki. Rzuty karne lepiej egzekwowali Warszawianie,
Lublanie i to oni zdobyli Puchar Polski, a po meczu doszło do awantury z udziałem piłkarzy obu drużyn. Jeszcze przed końcem sezonu, bo 19 kwietnia 2023 roku, Marek Papszun poinformował, że z końcem rozgrywek odchodzi z Rakowa. Jako powód odejścia podał sprawy rodzinne, choć już kilka tygodni później pojawiły się plotki, że Papszun wkrótce rozpocznie pracę trenerską za granicą. Jeszcze przed zatrudnieniem Fernando Santosa mówiło się o szkoleniowcu Rakowa w kontekście pracy z reprezentacją, a na przełomie 2021 i 2022 roku podchody czyniła Legia. Raków w europejskich pucharach w swoich dwóch jak do tej pory startach nie osiągnął zamierzonego celu, jakim był awans do fazy grupowej. Dwa razy dotarł do czwartej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy, gdzie za pierwszym razem musiał uznać wyższość belgijskiego Gent, a za drugim razem Slavii Praga. W przypadku swojej pierwszej kampanii w Europie Raków musiał rozgrywać mecze w roli gospodarza na stadionie w Bielsku Białej, bo obiekt w Częstochowie nie spełniał wymagań gry w europejskich pucharach. Zresztą dwa pierwsze sezony w Ekstraklasie również upłynęły pod znakiem rozgrywania meczów domowych w innym mieście. Medaliki gościły na stadionie GKS-u Bełchatów. Brak odpowiedniego stadionu, przynajmniej na 15 tysięcy miejsc, jest sporym problemem klubu na drodze do jego dalszego rozwoju, związanego z zarabianiem na dniu meczowym. Być może coś się ruszy w tym temacie w związku z wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień 2023 roku. Przynajmniej takie są deklaracje ze strony czołowych polityków na szczeblu centralnym. I na tym koniec opowieści o pracy Marka Papszuna w Rakowie Częstochowa. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do odwiedzenia strony Futbolowe Wzloty i Upadki na Facebooku, gdzie prezentuję piłkarskie historyczne ciekawostki.